Znajdujemy się w Jerzmanowicach na boisku sportowym. W tym roku tradycyjne spotkania opłatkowe społeczności gminy Jerzmanowice Przeginia przybrały szczególną formę. Chcieliśmy, by ta atmosfera przedświąteczna zyskała zupełnie nowy wymiar w postaci żywej szopki. Stąd też zaangażowanie bardzo wielu osób i instytucji po to, by te zwierzęta, nie tylko te najbardziej znane jak kozy czy owce, ale bardziej egzotyczne, znalazły się właśnie w centrum Jerzmanowic w tym tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia. Chodzi o to, by społeczność gminy Jerzmanowice Przeginia mogła w tej przedświątecznej atmosferze na nowo zadzierżnąć relacje społeczne, zbudować więzi, złożyć sobie życzenia i spotkać się w zupełnie innych warunkach niż odbywa się to na co dzień. Bardzo nam się to podoba. W naszym środowisku to coś nowego, bo nigdy nie było takiego spotkania. Pierwszy raz się zdarza. Dzieciom się najbardziej wielbłąd podoba i osiołek. Pomysł zrodził się parę miesięcy temu. Powstawała pierwsza mała szopka, potem coraz większa. Ktoś zaprojektował. Jeżeli przedsiębiorcy dowiedzieli się, że tu będzie żywa szopka, cała szopka, wynajęcie zwierząt, to wszystko jest od sponsorów. Ta żywa szopka i spotkanie opłatkowe ma za zadanie jednoczyć lokalną społeczność. Przy Jezusku, przy Maryi, przy Józefie, prawdziwa szopka ze zwierzętami. Taka żywa szopka pierwszy raz. O, takie zebrania opłatkowe, spotkania były, ale nie w takiej formie. Także cudowna rzecz i bardzo cenna. To znaczy chodzi mi o to, że to tak właśnie sobie dzieci mogą wyobrazić, jak to było. Zwierzątka zobaczyć, takie właśnie nietypowe. Na co dzień ich tutaj nie mamy przecież, nie widzimy ich. Także naprawdę cudowna sprawa. Przychodzą wszyscy, cieszą się. Fajnie, powinni to kontynuować. Zwierząt jest bardzo wiele. Od ptactwa ozdobnego, kur, poprzez specjalne rasy kóz i owiec, po wielbłąda dromadera, specjalnie na tę okazję sprowadzonego do Jerzmanowic. Z Kazachstanu. Tak, bo nie, wszyscy myślą, że to jest, pytają tu, że to z Afryki i tak dalej. Tak, z Kazachstanu szedł rok czasu, no nie, tutaj jest właściciel tego wielbłąda. No. Bardzo nam się podoba, zwłaszcza dzieciom. Także jesteśmy zadowoleni, że zresztą nie pierwszy raz taką szopkę organizuję, bo tutaj w gminie się już były takie żywe szopki, między innymi moje zwierzęta też w niej brały udział. Ze 3 lata temu w Łazach była żywa szopka, była krowa, był koń, były 3 kozy moje. Zresztą jest atrakcją dużą głównie dla dzieci, prawda? No bo zresztą dla dorosłych też, bo takie małe zoo. Szkoda tylko, że śniegu nie ma. No ale nic na to nie poradzimy. A jakie najbardziej lubisz zwierzątka? Wielbłąd. Wielbłąd ci się najbardziej podoba? W Sąspowie była. Nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale była też. Był wtedy biskup Kaszak jeszcze. Może nie aż tak dużo zwierząt nie było, ale były też takie zwierzęta domowe. Konie, chyba owce. Osiołek, wielbłąd, owieczki i kury i jeszcze gołębie. Bardzo ładne. Taka integracja całej gminy, miejscowości. Myślę, że z pożytkiem dla wszystkich. Spotkanie opłatkowe to jest jednoczenie mieszkańców społeczeństwa, ale żywa szopka jest zrobiona, przygotowana dla dzieci. Nawet przyjeżdżają mieszkańcy z innych powiatów oglądać po prostu tą szopkę z dziećmi. Jest bardzo duże zainteresowanie, szopka jest czynna od rana, od wczesnych godzin do późnych godzin wieczornych, więc zapraszamy wszystkich naszych kochanych mieszkańców gminy Jerzmanowice Przeginia, ale również zapraszamy wszystkich, kto chciałby zobaczyć tą szopkę. Bardzo nam się podoba, bardzo popieramy, cieszymy się z takiej inicjatywy, dzieci są zachwycone. Co wam się najbardziej podoba? Chyba wielbłąd. Wielbłąd i osiołek. Ale ja go nie widzę. Gdzie on i się kozy. I korzy. I co jeszcze? I korzy. Korzy są? Ale tak, kury są fajne, jajka niosą. Nie widziałeś jajek? Nie. Zaraz zbierzemy ich placek, jaki upieczemy na święta. A jakie powinny być zwierzątka w żywej szopce? Na pewno baranki. Są baranki. I koniki. No i krówki. I przede wszystkim osioł, który jest tutaj. Tak. Pięknie macha uszami. Takie jak właśnie były przystające. No i wielbłądy, na których przyjechali 3... Nawet... No właśnie, co nam przypomina ta żywa szopka? Jakie wydarzenie? Opowiedz. Narodzenie Pana Jezusa. A jak to było z tym narodzeniem Pana Jezusa? Nie było dla Niego miejsca, tak? I powił się w...
małej szopce. Tak, w stojence. Właśnie się urodził nie w szopce, tylko się urodził w grocie. To jest prawda. My tak... tak historia mówi, że się urodził w grocie. Przy poświęceniu opłatków, przy dzieleniu się nim, czytamy Ewangelię o narodzeniu Pana Jezusa. Myślę, że ją znamy wszyscy bardzo dobrze, ale warto sobie to uświadomić, że kiedy właśnie nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I ja osobiście bardzo się cieszę, że to dzielenie się opłatkiem tak poszerza się. Kiedyś było zarezerwowane dla rodzin, dzisiaj w środowiskach pracy, szkół możemy się tym opłatkiem podzielić. I również tutaj w gminie Jeszmanowice-Trzeginia opłatek chleb jest symbolem dobroci, łaski Bożej, Jego miłości do każdego człowieka. Dlatego chcielibyśmy teraz prosić dobrego Boga, najpierw żeby tego chleba nikomu z nas nie zabrakło, a poza tym, żebyśmy tym chlebem chcieli, umieli dzielić się z innymi, z tymi, którzy go może właśnie pragną, potrzebują, nie mają go na co dzień. Spotkanie opłatkowe w tym roku, oprócz tradycyjnych elementów, które takim spotkaniom zawsze towarzyszą, jak składanie życzeń, czy dzielenie się opłatkiem, bądź śpiewanie korent, będzie miało również specjalne elementy, jak zbiórka dla Kacperka Ryło, który walczy o lek ratujący życie. Zbiórki te odbywają się w całej Polsce i my również chcieliśmy włączyć się w tę wspaniałą akcję i wesprzeć to dzielne dziecko w walce o zdrowie. Kacperek pochodzi z Zabierzowa i jest teraz taka ogólnopolska opcja, bo potrzebuje bardzo dużo pieniędzy, bodajże 8 milionów na lek. Jeżeli go nie podadzą do 2 lat, wiadomo, co się może stać. Także próbujemy się włączyć w tę akcję i pomóc ze wszystkich sił, jak tylko będziemy mogły. Będziemy mieli również kiermasz świąteczny, podczas którego będzie można samodzielnie przygotować pierniczki, ozdoby świąteczne, wykonać je i zabrać ze sobą na pamiątkę. Będą również oprócz pokazów tych zwierząt znajdujących się w szopce takie elementy jak rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie na kartkę świąteczną, kartkę, którą Urząd Gminy rozsyła do swoich partnerów i współpracowników już teraz. Ciasta poszły, nie ma nic, widzi pani, że wszystko już poszło, także chyba smakowało. Sernik, ty jakie ciasto topi, rogaliki, makowiec i miodownik jakiś tam jeszcze był. Było tego ciasta. Bardzo nas to cieszy i to jest taka tradycja i powinno to zostać, nie? My przyzwyczajone od dłuższego czasu tak się udzielać społecznie, można powiedzieć. Warto, no bo jak cieszy człowieka, jak coś się do wsi zrobi. Tradycje trzeba podtrzymywać, prawda? Tak. Cieszymy się, że my tu tak jeszcze razem żyjemy i że takie coś jest i cieszymy się. Jakie ciasta obowiązkowo i potrawy powinny się znaleźć na stole wigilijnym? Ja tu zawsze robię sernik, makowiec, no i uszka, pierogi, a to jest nasza pani sołtys, to ona co już wymyśla, to mówię pani. U siebie to robię to różne, tak, pierogi na przykład z grzybami, z kapustą, barszcz czerwony z łóżkami, karpie. Śledź przynajmniej, karp, paluszki. Pierożki, kapusta z grzybami, pyszne i barszczyk czerwony. Uważam, że bardzo dobre, najlepiej skosztować, żeby się dowiedzieć. No jest to ładna inicjatywa, może łączy ludzi. Żeby byli bardziej mili dla siebie, przyjazni, żeby było tak naprawdę, nie tylko na pokaz. Idziemy do Pani Bożenki. O! Proszę, o. Życzenia. Super impreza, takie powinny być. Dziękuję bardzo. Co się dzieje na wiosce? Tak. Co się dzieje przynajmniej? Ludzie spotykają, elegancko wadzą. Chcemy dzielić się radością, chcemy dzielić się dobrem, chcemy dzielić się tym szczególnie, czego naszym bliskim, może sąsiadom, może osobom nieznajomym często brakuje. Życzę wszystkim Państwu, aby Boża Dziecina zagościła w każdym naszym domu i w każdym sercu, żebyśmy byli dla siebie dobrzy,
dobrzy jak chleb. Najlepsze życzenia na święta, na nowy 2020 rok, błogosławieństwa Bożego, wielu łask i żeby to był dobry, spokojny rok dla Państwa, dla Waszych rodzin i dla całej gminy Jerzmanowice Przeginie. Wszystkiego dobrego, kolego. Jak masz na imię? Jak? Franek? Franku, radosnych świąt, dużo prezentów pod choinką. Weź opłatek. Pieczemy bożonarodzeniowe pierniczki, zdobimy je. No i jest tu mnóstwo radości. Mamy lukier, mamy wszelkie perełki, dekoracje choinkowe, także myślę, że technika jest dowolna, najważniejsza jest wyobraźnia i dobra zabawa. Ja sama to robię i polecam, bo to jest czas, który naprawdę nie da się ocenić. Spędzamy go przede wszystkim z własnymi bliskimi. W tych czasach, w których gonimy za pieniędzmi i zapominamy o takich małych, drobnych rzeczach, które sprawiają nam ogromną przyjemność. Pani mi dała ciasto, dała do piekarnika, ozdabiałam takimi brokatami i dawałam śnieżynki i ozdoby. Staramy się tutaj na gruncie lokalnym przenosić właśnie każde takie akcenty ogniska domowego, łączyć mieszkańców, aby robić, stwarzać takie okazje, które właśnie pozwalają, że jesteśmy tutaj dzisiaj wszyscy razem uśmiechnięci, z wzajemną życzliwością do siebie. No, taki czas w roku jest tylko jeden, więc musimy go maksymalnie wykorzystać tak, aby po prostu było co wspominać. Żeby nikt nie czuł się opuszczony, kiedy biegamy na co dzień, w tym codziennym życiu nie mam na nic czasu, to dzisiaj jest taka chwila, gdzie możemy być właśnie wszyscy razem. Dzieciaki mają mnóstwo zabawy i radości, dekorujemy bombki, robimy wszystko to, żeby dać tym dzieciom choć troszkę radości. Mamy tutaj, już tutaj przyozdobione przez dzieci pierniki, które no dosłownie jeszcze chwilkę, jak wspaniale pachną, jeszcze chwilkę już będą schrupane pewnie. To pierwszy tego typu konkurs, w którym nagrodą będą nie tylko te upominki, które teraz wręczymy, ale również wydruk nagrodzonych kartek i wysłanie ich w charakterze oficjalnych życzeń i kartek świątecznych naszej gminy. Dlatego splendor tym większy i tym większa chluba tych, którzy te nagrody otrzymywali. Dużo szczęścia i zdrowia. Zdrowia, spokoju i radości. I śniegu. Tak, popieram. Powinniśmy się w tym dniu łączyć w takiej wspólnocie, żeby nie było żadnych kłótni, żadnych takich niezgodności. Wszyscy powinni się rozumieć praktycznie jednym słowem, nie? Wszystko sobie przebaczyć, wszystko dziękować za wszystko. Bardzo potrzebne, aby się zjednoczyć razem i żyć we wspólnocie. Niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest, co robisz dla innych. I myślę, że ta grupa młodzieży odpowiada na to pytanie podjętymi przez siebie działaniami. Angażowałam się w akcję sprzątania cmentarza w Rudawie oraz w akcję kiermaszu dla Kacperka Ryło. Wolontariat jest taką jedną wielką zgraną grupą, która ma ogromne serce i mamy ogromną siłę i potencjał do pomocy innym osobom, która ta pomoc jest bardzo potrzebna w danej chwili. My nic nie chcemy za to w zamian. W zamian widzimy tą radość, uśmiech na twarzach tych osób, którym pomagamy i wiemy, że jest to taka szczera radość i to nam wystarczy. Ostatnio była taka sytuacja, że na przykład starsza pani nie mogła iść, prawda, i poprosiła mnie, no to od razu
pomogłam, zaprowadziłam ją wszędzie. Ma trudną sytuację i prosiłam, żeby też pomogli jej, bo ma ten dom taki stary. OSP Rudawa była w bardzo złym stanie, nadawała się do likwidacji. Postanowiliśmy, ja miałem wtedy 19 lat, że spróbujemy to odbudować przy udziale wielu osób, oczywiście bardziej dojrzałych, ale przy naszej determinacji stworzyliśmy na nowo OSP Rudawa, którą jest dzisiaj prężną organizacją, ale to nie było proste. To wymagało czasu, wymagało poświęcenia, wymagało ogromnego ryzyka. Dzisiaj chyba nie wiem, czy bym się za to zabrał, natomiast mając 19 lat człowiek jest szalony i udało się stworzyć naszą jednostkę OSP Rudawa, która no, ratuje, czyli służy drugiemu człowiekowi. Młodzi ludzie opuszczający naszą szkołę są uwrażliwieni na potrzeby innych i chcą pomagać bezinteresownie, bo oni za to nie otrzymują praktycznie nic. Cieszą się z tego, że mogą pomagać. W rozmowach prowadzonych na spotkaniach Szkolnego Koła Wolontariatu mówią o tym, że czują się z tym dobrze, że po prostu jest im lżej, że mogli komuś pomóc. Na co dzień jak widzimy, że ktoś ma trudną sytuację, podejść, porozmawiać, może uda nam się znaleźć jakieś rozwiązanie. Wystarczy w szkole popatrzeć, jak ktoś jest smutny, pocieszyć go. Wolontariat można porównywać trochę tak do rodziny, takiej małej rodziny, takiej grupy ludzi, która się nawzajem wspiera, sobie nawzajem pomaga i pomaga też innym ludziom. Dzisiejsza młodzież ma dużo wolności, tak? Ma takie rzeczy, o których my kiedyś nie marzyliśmy i myślę, że bardzo łatwo się w tym zagubić. I dlatego jakby rolą nas dorosłych, rolą też szkoły jest pokazać im i nauczyć ich mądrze wybierać, nauczyć korzystać z tej wolności i nauczyć ich rozumieć, co to jest wolność. Materialnych nie mamy żadnych korzyści, ale duchowe na pewno. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, jak widzimy, jak też na przykład inni pomagają. Po prostu mamy też satysfakcję z tego. Święty Mikołaju, jesteś tu gdzieś? Siwy! Halo! Dzień dobry, dotarłem. Dzień dobry! Szukam grzecznych dzieci. Czy tu są grzeczne dzieci na sali? Tu jest Piotruś, najgrzeczniejszy na świecie, a jak Piotruś dużo mówi, tyle samo co ja. Tyle samo, no to tylko grzeczne dzieci tak dużo mówią. A tak cały jest. Rok byłeś grzeczny? Kawałek roku tylko. Ale proszę spojrzeć w te oczy, no czyż prawda. One mogłyby rozrabiać, no w życiu. Ciekawe. To jest prawdziwa. Prawdziwa? Nic się nie dzieje. Prawdziwa? Nie odpada. Nie odpada. W ogóle, no przecież prawdziwy. Dla dzieci to jest super, no bo jak dziecko jest kilka dni, no to już naprawdę marudzi i nie wie co ma zrobić, jeżeli nie może wychodzić z takiego pokoju. Proszę bardzo, tutaj dla ciebie, od Mikołaja, bo byłeś bardzo grzeczny, cały rok byłeś grzeczny, wszyscy cię chwalili. Bardzo duże znaczenie w procesie leczenia mają takie odwiedziny i podnoszą na duchu, wszyscy są szczęśliwi, zadowoleni, zapominają o złych rzeczach, o bólu. Także zarówno dla personelu, dla rodziców i dla dzieci takie spotkania i takie wizyty mają bardzo duże, oczywiście bardzo, bardzo korzystne znaczenie. Dzień dobry. No spotkałam i przyszedłam. A to ty tak sam udekorowałeś łóżko tak pięknie? No pięknie, to chyba wiele godzin musiałeś przygotowywać tutaj. Cały czas. Właśnie, nawet proszę zauważyć, welfon się dopasował kolorystycznie. Tak, wszystko. Wszystko jest tutaj dopasowane, pięknie, to ja tutaj mam dla ciebie prezent. Proszę bardzo, super zinc z poduszeczka dla ciebie. Miłe dla każdego dziecka na pewno i dla rodziców też. Widzę, bardzo pięknie salę tutaj udekorowałaś też. Tak. Zobacz, jaka słodka. To jest podusia do przytulania. Wow. Widzisz? Przytulamy. Ojej. Ale jeszcze raz. Oj, święty Mikołaj, najpiękniejsze wybiera prezenty. Dobra. Tylko. Super. Dla dziecka, które jest chore, taka okazja na świętowanie to jest troszeczkę ucieczka od tej strasznie ponurej rzeczywistości, także cudownie, że są takie akcje. No i jak widać, Alusia na chwilkę zapomniała o tym, że jest w szpitalu, jest zachwycona. Bardzo się cieszę, że ten święty Mikołaj przychodzi do nas tutaj co rok i wszyscy jesteśmy, cały personel, jak i wszystkie nasze dzieciaczki, jesteśmy przeszczęśliwe, że nie zapomina o nas. I zawsze jest. Ja za bardzo nigdy nie byłam taka otwarta do ludzi, a jak wstąpiłam do wolontariatu, to po prostu otworzyłam się na jakieś nowe znajomości, można powiedzieć, i zaczęłam więcej pomagać i angażować się w relacje.